spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z byłym premierem Donald Tusk spotkał się z posłami Koalicji Obywatelskiej. Nowy szef PO, Donald Tusk, spotkał się w środę w Warszawie z członkami klubu Koalicji Obywatelskiej. Według Tuska w klubie nie będzie na razie zmian personalnych. Donald Tusk w sobotę wrócił na stanowisko szefa partii, a od wtorku prowadzi rozmowy z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. We wtorek spotkał się z liderami ugrupowań współtworzących KO, liderem Nowoczesnej Adamem Szłapką, szefową Inicjatywy Polskiej Barbarą Nowacką oraz współprzewodniczącymi Zielonych Małgorzatą Tracz i Wojciechem Kubalewskim. W środę późnym popołudniem Tusk spotkał się z członkami klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie, które rozpoczęło się ok. 19:00, odbywa się na świeżym powietrzu w jednej z restauracji na warszawskim Żoliborzu. Większość posłów pojechała na nie autokarem spod siedziby Sejmu. Tusk, który pojawił się na miejscu obrad wraz z byłym szefem po obecnie wiceszefem, Borysem Budką tuż przed godziną 19:00, został powitany oklaskami. Spotkanie ma charakter zapoznawczy. Donald Tusk nie zasiada w Sejmie od 2014 roku i części parlamentarzystów nie zna. Tym bardziej, że Koalicja Obywatelska w obecnej formule powstała dopiero w 2019 roku. Będzie to okazja do poznania osobistego pana premiera, temu będzie poświęcone spotkanie, także prezentacji pewnej wizji ze strony pana premiera, rozmowom, pytaniom i dyskusji, powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad klubu rzecznik Jan Grabiec. W ostatnich dniach pojawiły w mediach się spekulacje na temat możliwej zmiany szefa klubu. Obecnego przewodniczącego, kojarzonego prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, Cezarego Tomczyka miałby zastąpić Borys Budka. Nie mam w ogóle zamiaru w ogóle poruszać tego tematu dzisiaj. Dzisiaj spotykam się z klubem po wielu latach i to jest spotkanie z przyjaciółmi dzisiaj, powiedział Tusk, zapytany o ewentualne roszady w klubie. Środowe spotkanie, jak wynika z informacji PAP, ma się skończyć ok. godzina 21:00.